Elo, elo, siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Deforesta na tym kanale. I słuchajcie, informacje są następujące. Rozbudowaliśmy się, skończyliśmy altankę i zaplanowaliśmy, co będziemy robić dalej. Tutaj mamy schowek na kłody, będzie i drugi. Nie mam patyków. Natomiast no, nie wiem, czy się aż tak rozbudowaliśmy, ale tutaj powstało więcej skorup. Ja rozwaliłem świeczkę mrocznemu. Tutaj jest takie miejsce, gdzie możemy sobie zasiąść i porozmawiać i wszystko obgadać. A ty zgaś zapalniczkę, bo mnie to denerwuje. Tak wygląda oto altanka. Tu będzie moje krzesło, bo ja już sobie skórę położyłem. Tu będzie jego krzesło. Będę mieć taki oto widok na naszą piękną bazę. A on o taki oto widok przez kolumnę. Tutaj ogólnie widzicie, widzimy, będzie mur z drugiej strony i tutaj będzie taka większa brama, to będzie właściwie główne wyjście. Właśnie może tu będzie nasze główne wejście do bazy. No bo mówię, bo nawet tak wypada, bo to jest taka podwójna brama, tylko ja bym ją bardziej tu zrobił, w tym miejscu. O. Nie, tu starczy. Też mi się tak wydaje. A na dzisiejszy odcinek plan mamy taki, aby znaleźć miejsce na port. Aby znaleźć miejsce na port, bo potrzebujemy zbudować łódź, aby móc przetransportować na ten oto zajebisty mur łodzią kłody z drugiej strony wyspy, bo nam się tego nie chce wozić. Albo wiesz co? Idźmy też do samolotu po leki. No właśnie, zanim to zrobimy. To idziemy do samolotu. Idiota! Why? Co? Why idiota? Bo skoczyłeś z metrem i prawie zabiłeś. Bo chciałem... czekaj, w którą był samolot? Tamton, nie? Widziałem go! Widziałem u Sola. Kogo? Tam. Tam jest Whistle! Gdzie Kanibabol? No Whistle! To nie jest Kanibabol, tylko Whistle. O, proszę Whistle! Cześć Łysy! Walnąłeś mnie! Nieprawda. A w ogóle mogę zrobić coś takiego? O! Ile mam już siekier? To ja będę mieć wszystkie siekiery. Czekaj, bo mi brakuje w ekwipunku. Mam nogi, to chcę mieć ręce. A ja chcę głowę. Zabiłeś mnie. Jakoś nie szczególnie to widzę. Gdzie był w ten ogóle samolot? Nie widać, mam już szary ekran. W ogóle nie mam szarego ekranu. To się zaraz naprawi, czekaj. Typek nie żyje? Na pewno tak. Samolot był gdzieś... Uważaj. Czy on po prostu przebiegł obok nas? Tak. Myślał, że go będziemy gonić, bo się obejrzał. Idzie do naszej bazy. Trudno. Ach, miny bym się zdał, bo łuk. Nie mamy łuków. A jak się robiło łuk? Dokładnie. Jeden patyk, jedna lina i szmatka. Au. Dzięki za zabicie mnie całkowicie. Nie widzę, żebyś leżał ogólnie.
Okej, okay, sześcioręki przyjaciel. A nawet dwóch, ale ja ich lubię. Dobra, zdech. Teraz muszę zrobić szybko coś takiego. Ja ich lubię. Nawet są. Cisnąłem w niego włócznią. Nawet są w miarę przyjaźni. Czekaj jeszcze raz, jak łuk, to może mam. Czekaj. Jeden patyk, jedna lina. Ej. Ej, to nie będzie tanio. Musisz mi dać jedną kolę. Żeby ci powiedział. Nie ma w tej. Nie ma w tej grze koli. To picie daj. Nie mam. Nie masz tego? Czego? No sody, sody, o, sody. Jakiej sody? No sody! Nie istnieje coś takiego jak soda w tej grze. Widzowie, napiszcie Furkanowi, że jest idiotą. Bo nie wie co to nie. Jest soda w tej grze. Ty jesteś idiotą, bo mnie nie słuchasz. To jest Fanta. Bądź Mirinda, jak kto woli. No to Fantę. Masz? Nie, mam Mirindę. No to Mirindę masz, dasz? Nie, bo wypiłem. Och. A tak dobra, na... To sobie... A tak na serio to nawet nie miałem, dobra. A poczekasz przynajmniej na mnie, bo już w ogóle nie mam. Moglibyśmy miejsce. Splądrować w ogóle tą jaskinię, która jest Stila. W tym miejscu. Najwyższe stałe mi się włączyły. Próbowaliśmy z Riksekiem, ale tam nie ma katany. Albo i jest, ale... My jej znaleźć nie umiemy, czekaj. Samolot był gdzieś... tam. Dzięki za poczekanie! Prost. Nie ma za co. Poczekaj na mnie. A to chyba katana jest. No właśnie mówię, ale chyba. To tam możemy to spróbować ogarnąć w następnym odcinku. Czy tak jest? Mam pytanie. No jakie? Zakosiłeś całą sodę. To nie było pytanie, tylko stwierdzenie. Poza tym, jak mogłem zakosić sodę? No. Jak nawet w samolocie nie było. Ej, tu by było fajne miejsce do osiedlenia się. Tutaj, mój drogi przyjacielu, to jest samolot. Bo ta baza była zaraz przy samolocie. No właśnie. Da się tam dostać. Ocuj się pan. Panie, we dwóch... Nie, nie odsunę się. We dwóch w samolocie to... Przestaniesz mnie bić? Nie uderzyłem cię. Uderzyłeś. No to widocznie... Ty, jakie to jest pochylone! Tytanik, no centralnie Tytanik. No. Na pewno. Tylko wszystko, tylko Tytanik, prawda? A co, tak nie jest? Nie. To nie jest statek, tylko samolot. Serio? Uch, w końcu.
Chwila, stój. Flaga. Aż mi wymyśla. Już, patyki dwa tylko. Czekaj. Ten musi swoją. Nie. Chcę coś tu postawić. Już. Albo nie tak. Po co domek? Bo tu też ma być prowizoryczna jakaś baza. Aha. Żeby w razie czego móc się przespać, bądź schować przed mutantami. Będzie taka. Aha. Pierdut, pa. Zawali się drugie. Gdzie jest tu? Tak. A wiesz co mówiłem? Co? Mówiłem, mój drogi przyjacielu, że po tym jak zawali się tamto drzewo, zawali się drugie. Zabijcie mnie, prawie? Nie ma za co. W ogóle tutaj jest ta żaglówka. Ej! Ile jest? A może tu będziemy robili te... Może tu będziemy robili te... nasze molo, wiesz... Teoretycznie to tutaj mógłby powstać taki mały port. No. Ale do tej naszej dużej łodzi. Wiesz co idziemy teraz zrobić? Da się mieć tutaj łopatę czy coś? Nie. To idziemy pod tamto duże drzewo. No tak! Karp! No właśnie. I tam też się postawi chatę, na znak tego, że zbadaliśmy wszystko. Będziemy wszystkie ciekawe miejsca oznaczali. Tak, domkiem. To czekaj na mnie, idziemy tam. Czemu domkiem, a nie pola? Gdzieś ty tam polasz beze mnie? Czekaj na mnie. Szkoda, że się nie da ściąć tego dużego drzewa. To znaczy nie wiem, bo nie próbowałem nigdy. Nawet nigdy przy nim nie byłem. Nie da się. Czekaj tam na mnie. Jest tam coś? Jest! Trzeba to wysadzić. To czekaj, czekaj, nie beze mnie. Dlaczego nie można tutaj mieć łopaty, tylko trzeba wszystko dynamitem otwierać? Bo tak lubią. Nie łatwiej byłoby zrobić po prostu łopatę z płaskiego kamienia? Patyka i liny? Nie byłoby łatwo. Gdzie to jest? O kurde! Nie budź! Tak. Nie wiem co znalazłem! Chyba powinieneś tu jeszcze jeden rzucić. Nie powinienem. Broń. Broń? Składamy broń. Palną broń. Trzeba 8 elementów znaleźć. Ale że składamy normalną palną broń. Tak. Ile? Tam było jeszcze jakieś oznaczenie pod jakimś kamieniem takim. Tak, pod jakimś kamieniem, tylko że nie widzę tego zdjęcia nigdzie. Bo nie mieliśmy tego, bo to było na innym świecie. A. Ty patrz jak tu jest fajnie na dole. Może tutaj? Tak, pod ich drzewem. No? Tutaj, o.
Ty to widzisz? To będziemy molo. Czy ty to widzisz? Co to jest? Nie? Schodzi. Tutaj! A może tutaj? Chodź. Halo! Tutaj! Okej. Okay. To nie, nie, nie stawiaj żadnego domu takiego normalnego, bo ja coś zrobię. A tutaj taka recepta. Albo nie. Jaka recepta? No portowa, a jaka? Recepcję chyba. Tylko, że to nie powinno być. No nie, nie recepta, bo recepta to może być na leki. Recepcja, no. No widzicie, widzę jakim jestem debilem, czy... O, będzie recepcja taka, o, takiej... Takiej wielkości, wbita taka w skałę. Tylko teraz tutaj tylko przynieść kłody. No. Co? Co pan odwala? Twoja łódź? Jest w molo. Czekaj, muszę ją poprawić. Jaka moja łódź jest w molo? No bo w molo była wbudowana, czekaj. O, teraz jest dobrze. A nie, halo? Dalej jest w molo. Ty wszystko musisz... To jest dłuższe. Nie, to zna... A. O. Już dobrze. Teraz jest gitas. Ej, nawet nie... To tak, to... Jeszcze jedno trzeba zrobić. Trzeba zrobić tak. Szałas, bo nie mam zamiaru w nocy stąd się ruszać. Tak, na wszelki wypadek, jakby coś lazło stąd. Góram się nie przejmować. Tak, górą się nie przejmować, nic tam nie przyjdzie, ale bardziej stąd przyjdzie może. Oj, stary. Robi się w ten sposób. Co? Jakby ktoś chciał zejść na dół. To nie zejdzie. Bo go kolce przygniotą do ściany. W tym wypadku chyba nas też, no ale... Tak, nas też. Ale tu będzie zarąbisty port, stary. Już to widzę. No. Tu się rozbudują jakieś tutaj molo. Tam jakieś budynki. Tutaj jakieś coś. Czemu nie mogę zabić ptaka w locie? No już mogę. Moje pióra. Jak się robi łopatyk? To znaczy łuk. Ty to nawet to samo postawiłeś, co ja tutaj. Teraz się skapię. No. Dobra. To co, trzeba by wrócić jako do bazy, nie? Chwila. Ja bym tu postawił jeszcze jedno.
No nie tylko. O, żeby port był taki, no. Wiesz, nasz. Jaki port? No, ten, który budujemy aktualnie. I postawiłem stolik z ławkami. A tutaj, jak w naszej bazie? Tak. Ty stary, wiesz, jak nam zajmie zbudowanie tego? 80 odcinków? Mieliśmy ogólnie popłynąć łódką na drugą stronę wyspy, zrobić wycinkę i popłynąć z powrotem na drugą stronę, ale my sam port zrobiliśmy z drugiej strony. Masz patyki? Bo ja tu szałasy buduję. No właśnie w tym problem, że nie mam, zaraz ci przyniosę. Tu przy tym drzewie nic nie rośnie. Nie. Trzeba iść w las. Teoretycznie cały czas jestem w lesie. Kanibabol się modlił akurat. Ała! Nie pora. Wsuń się. Dzięki, stary. Proszę, jestem za wdówką. Ale... Minie. Dawaj. Dobra, nie wstanie. Teraz już tym bardziej nie wstanie. Powiem ci, że już na bank nie wstaje. Na dowód naszej małej wycieczki trzeba tutaj zbudować. Ej, wiesz co ja bym zrobił? Że popłynąłbym na łódź. Na łodzi zbudowałbym jakiś mały szałas. Jeden gość by spał, jeden z nas by spał na łóżku, drugi w szałasie. Czemu nie? Ale wiesz, że łóżko też trzeba i tak zbudować. Gdzie? Na łodzi. Nie, nie trzeba. Jest na jedno łóżko. Nie da się spać. Wiesz, że na tamtym świecie to my je budowaliśmy, pamiętasz? No, kiedyś. Ale tam jest jedno łóżko. No to sobie popłyń i zobacz, że tam jest jedno łóżko, na którym da się spać. Dobra, wracamy na chatę. Przez noc. Powiem ci, że albo przyszli się pomodlić, albo... Typek mnie prawie zrzucił. Ała, 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 ała. Młoto! Przekaż im, że mają wpierdziel. Macie wpierdziel. Od kurhana. Ej, właśnie tu skoczył na dół skubaniec jeden. I to był jego życiowy błąd. A moim życiowym błędem, którego za chwilę popełnię, będzie to, że wejdę na górę. Ja też, to też mój błąd. Ja już tam nie. Weź se podpaloną siekierą i jedziemy na nich. A może patykiem? Patykiem podpalonym. No właśnie, patykiem. Modlą się, czy se poszli? Taś, 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 taś. Taś, 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 taś. Taś, taś. Co to rozwalasz, pan?
drugie. Szmatki wezmę. I patyk zresztą też. I czaszkę. O, patyki? Fajnie. Chyba nas nie lubią. Wrócili! Wrócili! Zadał mi obrażenie na pół życia! Mój pan się wypalił! Tam jest jeszcze jeden typek, który ucieka. Chyba zrozumieli, że jesteśmy za mocni dla nich. Ej, znalazłem siekierkę! Tak? A jaką? Patrz. Crafted Eggs. Normalną. A ja to mam. Ja sobie to skraftowałem. W tym odcinku. Co to jest? Wielki kilo wbity w wodę. What the fuck? Kotwica! Idiota, to jest kotwica! Która wzięła się tutaj... Nie wiem, skąd? Ila, to jest ciekawe miejsce. No tak, bo na przykład... Ja już mam. Bo na przykład tutaj jest szałas, w którym można spać. Czekaj. Ciekawe miejsce, czyli trzeba. Dołóż patyk, dołóż patyk. Hello. Dobra. Szukaj czegoś zakopanego, bo to może być to miejsce. Co mi się wydaje. Co nie? Ewidentnie białe. Czyli, że to są też inni ludzie, nie tylko my. Ej, kojarzysz czerwonego kanibala z samego początku? Aha. Był pewnie uwalony farbą. Tak, to był człowiek uwalony farbą. To czemu go wziął? Bo chciał... Zaspoilerować ci koniec? Wiem, jaki jest koniec. Widzowie też pewnie wiedzą. Chwila. Typek się umie bić. Który typek? Ale już dostał, bry, to baba jest. A nawet dwie! Trzy! Na jednego faceta? Aż trzy? Szaleństwo! Aj, tam głupoty opowiadasz. Tak jakbym ja się bić nie umiał. Nie. Koniec tego. Cztery! Oj, to impreza będzie. No nie? I to niezła. Wygrałem. Aha, a ja mam bardzo fajną konstrukcję do domku, chodź tu. Nie. Co nie? Nie przyjdę tam. Ale czyli nie chcesz być. W ogóle musimy zbadać jedną jaskinię. Lory znalazłem. Ale bez katany to ani rusz, bo... Musimy zbadać jedną jaskinię, ale bez katany ani róż. Aha. A gdzie jesteś? Gdzieś w połowie drogi na naszą bazę. Dobra.
Naprawdę się widzę, rozbudowaliśmy. Mam nadzieję, że ten port się nam uda skończyć gdzieś tak przed 20 odcinkiem. A który jest? 13. Bo towarzystwo przyniosę do bazy chyba. To przynieś, będzie impreza. Impreza u Kurhana? Bania tak. U Kurhana, bania u Kurhana, hej. Tutaj. I się najgorsze, nie mogę się zatrzymać. Dostałeś? Raz, ale nie. Dobrze dostałem. Znaczy... Ale od nich? Od nich czy ode mnie? Tak. Ała. Od nich. How do you do? Kurczę, bo rzuciłem daleko kamieniem i myślałem, że cię trafiłem. Moglibyśmy się udać w ogóle na Mount Everest. Ty! Czekanem się tam spiąć. Padłem. Pomóż. Już biegnę. W ogóle moglibyśmy spróbować pójść na ten Mount Everest, się tam powspinać czekanem, jak myślisz? Dobra. Się tak wspiąć na samą górę, stanąć tam na górze i zobaczyć, czy widać tam u góry tą szybę. Daleko jesteś? Tak. Zrobię sobie pochodnie. Chyba ktoś mnie polubił. Mam połowę. A ja jestem mniej więcej w połowie drogi. Zaraz cię uratuję. O! Światło widzę! Bo ja tu mam zapaloną siekierę. Biegnę. Czy to był mój sposób, żeby przeżyć, dopóki się nie zatrzymałem. Oj, sorry. Ała! Mam życie, szary ekran mam. Też mam szary ekran i tak krwawiony dodatkowo. No właśnie, ja też tak krwawiony. Na szczęście mam leki. O nie! Ja też. Co? Bo się uleczyłeś, chciałem cię pobić. Ej, tu by było fajna chatka zjadowcza, taka wiesz. Jestem idiotą. Czemu? Bo zaskoczyłem tu na dół. Patrz, tutaj! Tu by spoko, chatka, to ją zbuduj. Zjadowcza. Czyli za 20 odcinków wspomnimy o niej. Pewnie tak. A mur jak stał, tak stoi. Zatem widzę, słuchajcie, chyba wydaje mi się, że to by było w tym odcinku jednak na tyle. Zaplanowaliśmy port, coś tam pobudowaliśmy. Chwila! Chyba nie ma co więcej robić w tym odcinku, no bo nie będziemy. Jeszcze nic nie kończ! Jeszcze nie kończ! Chcę jeszcze jednego zrobić. Pożegnamy się dopiero, kiedy stół będzie gotowy. Pożegnam się przy stole naszym. Trzech kłód brakuje. To już nie, będę nie śmił. Chodź do mnie. To drzewo już przerzuciłem. Właśnie skończyłem przy naszym stole, przy wszystkimi, żeby było kulturalne. Wiesz, o co chodzi. To ten dom, czy... Gotowy, tylko... Czy ta...
Sorry, chciałem ci lampkę rozwalić. Dzięki za rozwalenie prawie domu. Prawie bym ci dom rozwalił, w sumie miałem taką nadzieję. Jakbyś ty mi rozwalił dom, to ja bym tobie rozwalił, wiesz? Zdajesz sobie sprawę z tego? Nie, nie zdaję sobie z tego sprawy, bo ja mam wczytany zapis. I byśmy wszystko stracili, wszystko? No, stracilibyśmy wszystko. Ten zbudowany... Dobra, chodź przez tu, możemy się żegnać. Coś ty mi rozwalił! Pół domu. Ja cię tam biję! Musi... O! Zostaw mój dom. Powiedziałem, zostaw mój dom. A dzięki! Rozwaliłeś jeszcze bardziej swój dom. Odbuduj mi lampkę. Lampka nie jest nawet zniszczona. To gdzie jest? Wisi na ścianie. Zobaczę, gdzie jest. To nie była ta. Stała w rogu jedna lampa. Gdzie jest? A skąd mnie to wiedzieć? Kanibabole przyszły i rozwaliły. Rozwaliłeś. Napiszcie, że kurhanowi, że jest zły. Niegrzeczny co najwyżej. Nie, jesteś złym wcielonym. Co to jest? Nie to chciałem zbudować. Haha, już nie będziesz mi rozwalał kostnych lampek. Bo nie mam kostnych lampek. Miałeś mi ją odbudować, a nie postawić. Czekaj, bo chcę przetestować fajny pomysł. Jaki? Chyba, że... Bo niektóre skały są zbugowane. I można spróbować tak fajnie w nią wsadzić. A jednak nie. Ja cię kamieniem, a nie sikierą. Więc ja ci zadałem minimalną dość HP. Czekaj, chwilę, w ogóle chcę coś spróbować zrobić. Aha, to jest ta lampka. Patyk jeden by mi się przydał. Weź mi tu wstaw patyk. Po co? Bo sobie zbudowałem lampki i mi brakuje patyka jednego. Dobra, widzę. No słuchajcie, dziękujemy za oglądanie. Na razie i cześć. My się nie będę nawet nad pożegnaniem rozwarstwiał.